Please? Zeszyj to. Ktoś ma zszywacz? Hej! Hej! Obiecałem sobie nie czepiać się Keitha, ale tego musiał się spodziewać. Proszę się zebrać. Wasz bohater Keith zapomniał zbadać dziś rano krew pana Joya i co się stało? Pacjent umarł. Brawo, Keith. Pierwszy raz widzę faceta. Super, że znasz swoich pacjentów, morderco. Jest pan Joy. Ukradłeś go z kostnicy? Zostawiłem liścik na facecie bez głowy. Obiecałem oddać go przed drugą. Jest 1:45. Teraz muszę go zabrać do piwnicy. Nawet nie mam wózka. Nie znoszę nieboszczyków. Dobra. Tak naprawdę pożyczyłem pana Joya w celach naukowych. Kto odgadnie przyczynę śmierci? Może kiedy sprawdzał mu pan kroplówkę, przypadkiem zadusił go pan swoim miłosnym uściskiem. Coś ty powiedział, Keith? Doktor Reed kazała mi się bronić, gdyby się pan czepiał. I zdradziła, że jest pan wrażliwy na punkcie swojego kurzego ciałka. Wcale nie. Proszę mi nie pomagać. Wcale nie jest ciężki. Keith, sądzę, że przez grzeczność zawodową nie powinniśmy rozmawiać o doktor Reed. On się z nią bzyka, dlatego ma chody. Co kazała ci zrobić, gdybym to powiedział? Kazała się wezwać. Zapomniałem, jak jesteś silna w szale. Możemy zamienić słówko? Co jest, Sally? W automacie znów zabrakło staników? Dowal mu. Co jest, stary? Właściwie nic. Pomyślałem tylko, że twoich kumpli może zainteresować fotka, którą zrobiłem wczoraj moją komórką. Napiszę tu kumple na zabój i rozkleję w całym szpitalu. Wspomnień czar. Dawaj pan to. Chcesz tego, to sobie weź. Tak? Panowie, bądźmy profesjonalistami. Zostawiłem wózek na dole w kostnicy. Mój mistrzu. Jeden z tych strzywaczy mógł mnie zabić. Wiesz, co mnie wkurza? Że marudzisz o prywatnej przestrzeni, a to ty nigdy nie chcesz być sam. Kupiłeś dwa stojące obok siebie sedesy. Chcesz ten plakacik? To miała być niespodzianka na twoje urodziny. Na moją urodziny? Po prostu niespodzianka, w porządku? Nie chcę ich, oddaję. Kurze ciałko? Nie moja wina, że masz kształt gruszki. Wstyd mi za ciebie. Jak można komuś tak osobiście dogryzać? To moja twarz. Tak właśnie mówię. Gdy ze sobą byliśmy, Elliot raz kazała mi na siebie nasikać. Oparzyła mnie meduza. W szpitalu czasem wydaje się nam, że nic dobrego się nie zdarzy. Miło cię widzieć, kochana. Przegapiłam coś? Potem pani opowiem. Ale gdy spotka nas coś miłego, nic się już nie liczy. Nie przeszkadza nam kolejka na siłowni, ani to, że kumpel z baru ignoruje nas w pracy. Bo szczerze mówiąc, z odpowiedniej perspektywy drobiazgi już nigdy nas nie wkurzają. Witam, doktorze D. Doktor Reed kazała mi zabrać tyłek spod prysznica i zrobić sobie omlet. Pan też chce? Powiedziałem nigdy? Wersja polska na zlecenie Comedy Central, Masterfilm. Tekst Olga Dowgirt, czytał Jan Czernielewski. We'll be right back.